Dobra, no to co? Mimiram powiedział, że to jest ostatnia misja misjowa. Ale zanim ją zrobimy, to chciałbym zobaczyć, czy jeszcze mogę ulepszyć coś chłopaczkowi. Co to taki dziwny... No to co będzie tym razem? No lewiatana nie, ostrze chaosu nie. A gdzie jest ulepszenie do... Mam też atrewusa. Aha, czyli ja już ulepszyłem na fulla mu? Wszystko? Tu jakiś kamień otchłani. No, czy pójść do przy każdym trafieniu toporem. Talizmanu też nie ulepszę. Salasgardia dla świata. Rąk też nie ulepszę, stal Asgardu. Przecież nie zdobędę stali Asgardu, bo stal Asgardu jest w Asgardzie, a Asgard jest zamknięty. Dobra, to lecimy już, kończymy gierkę. Wezwijmy wąsza. Musimy iść po oczko... oczko Mimira, który niestety zjadł wężyk. O tak, rozgrzewaj, rozgrzewaj jabę ustą. Przyda się. Dor statuinis mutu tufa. Jezus. Straciliśmy posąg. Wąż twierdzi, że wciąż ma go w żołądku i pozwala wam wpłynąć przez swoje gardło i go poszukać. Super! Poważnie? Przygoda. Żeby nie było. Też nie jest tym zachwycony. Nikt nie jest. Widząc po waszych minach. Czyli... Naprawdę to zrobimy? Damy się popchnąć wężowi? Nie musisz z nami iść. Nie mogę tego przegapić. No to jak nie możesz, to dawaj. Płyniemy. Znaczy wpływamy bardziej. No już widzę płynięcie przez ząbki. Jesteś pewny, że to dobry pomysł? Nie. Ale nie mamy innego wyjścia. Co, będziemy czekać aż wysra? Cóż, bracia, nie wiadomo, gdzie on ma dupę. Może w Indonezji, albo w Egipcie. Tak, też nigdy nie byłem w brzuchu giganta. A ty, ojcze? Zdarzało się, ale nigdy dobrego. Taka odpowiedź zupełnie nie powinna nas dzielić. Kratos był w jednym takim wielkoludzie. Rozkrył go od środka, nie? Nie pamiętam, kto to był. Ten, co miał kamień ten na plecach, co... Jak on się nazywał, ten co musiał kamień nosić na plecach? Syzyfowa praca. Nie pamiętam, kto to był. No to płyniemy. Brzuch bestii. Śmieszne. Miałem sny o byciu pożartym. Nie powinieneś się bać. Nie boję się. Przypomniałem sobie tylko, co kiedyś czułem, jak byłem dzieckiem. Znajdźmy ten posąg. Dziwne, że nam się wiosło drewniane nie ten. Nie... Nie topi. Jeszcze jego soki trawienne chyba, nie? Będą nas strawić. Nie śmierdzi aż tak, jakbym się spodziewał. Fermentujące piwo wrzosowe. Nawet mi się podoba. No to napij się. Co jest tam na dole? A, ta woda strasznie pali. To tylko woda, prawda? Tak. W większości.
Tutaj jeszcze coś dla nas zachował. Krzyneczkę. Nie wiem, po co ja to biorę, bo jest. Młot. Tak, jest tam. Maria Teus na ręce. Okej. Zauważyłem, że tam jest na dole ten. Zatrzymaj ją tam. To znaczy, zatrzymaj ją tam. Zatrzymałem ją tu. Tu to nie jest tam? No i doskoczyliśmy. Mimir, wiesz, gdzie Odyn ukrył twoje oko? Skąd? Pamiętaj, że nie mogę już przez nie patrzeć. No i hopsasa. Jest młot. Jest skrzynka, nie wiem jakim cudem. Ty, jest! Tak, to oko. Może powinieneś je schować w mojej głowie. Przechowam. Ostrożnie, proszę. Weszło gładko. Dziękuję, bracie. Tak tęskniłem za widzeniem głębi. Proszę bardzo. No to co, easy, wracamy. Jak no się i czujesz, Mimir? Do Jotunheimu. Nie powiem, że czuję się kompletny, ale zawsze jest nieco lepiej. Bifrost wciąż ma moc? Będzie działał. W takim razie mamy już wszystko. W końcu, idziemy do Jotunheimu. Nic nas już nie powstrzyma. Chłopcze, słyszałeś kiedyś wyrażenie nie kuś losu? No właśnie, bo wykraczysz zaraz. Ale też już się cieszę. Nie spodziewałem się, że ta gra będzie aż tak długa. A mogłaby być jeszcze dłuższa, jakbym zrobił jeszcze te poboczniaki i te walkirie. Ale jakoś mi się odechciało. Damy znak. O! Trzyma się! Co się dzieje? Co się dzieje? No, to było nieco przerażające. Może wzburzyliśmy wnętrzności Jormunga? No, by zaraz tutaj nie miał sraczki czy coś. Coś jest nie tak. Może się po prostu poruszył przy... Oż kurwa! Co się z nim dzieje? Nic dobrego! Co jest? Walczy z kimś? Nie! Ktoś go atakuje? Co się dzieje? Atreus, wykrakałeś! W pełni popieram, bracie. Pewnie Baldur chce się dostać do środka czy coś. On nie chce buzi otworzyć. O fuck! Fuck! Holy shit! Na śnieżność nas wywaliło. Co się stało, Wężusiu? Chłopcze! Nic mi nie jest. Powoli się do tego przyzwyczajam. Co mu się stało? My to zrobiliśmy? Nie.
martwy gigant. Czemu wąż wybrał to miejsce? Spójrz. Nie wiem. Co to za orę? A to Freya! Sądziłem, że może się zamieniać. Wciąż jej ufamy. Tak? Póki nie mamy pewności, nie podchodź. No nie powiedziała nam, że Baldur to jej... Co tu się stało? Jej syn. Ty nam powiedz. Jesteś daleko od domu. Szukam mojego syna. Wy dwaj... Pomogliście mi przejrzeć na oczy. Czyli nie wiesz, gdzie on jest? Nie. Ale lasy i pola szepczą jego imię. Wiem, że znalazł się w Midgardzie. Kiedy go widziałaś? Dawno temu. Jeszcze zanim się narodziłeś. Czemu trzymasz się z dala ode mnie? Co się dzieje? Coś się zmieniło. Tam! A jednak! Miałem przeczucie, że jeśli sranie wielkiego węża, wpadniecie prosto w moje ręce. Czy wy czy już będzie z nim walka? Jakiekolwiek pojęcie, ile mnie kosztowaliście? Mój synku. Żon ją tu zajebie. Matko. Jestem tu. Nie uciekaj. A nigdzie się nie wybieram, matko. Wiem, że wciąż się gniewasz. Wiem, że nie zmienię tego, jak się czujesz, ale chcę... Jak się czuję? Przez ostatnie 100 lat nieustannie myślałem o tej chwili. Powtarzałem sobie wszystko, co chciałem ci powiedzieć. Każde słowo, żebyś w końcu zrozumiała, czego tak naprawdę mnie pozbawiłaś. Ale teraz zdałem sobie sprawę. Nie zależy mi, żebyś cokolwiek zrozumiała, bo w ogóle nie zależy mi na tobie. Stój, Kratosie, to sprawa między... To, czego pożądasz? Zemsta nie przyniesie ci spokoju. Uwierz mi. Kratos wie najlepiej. Tobą zajmę się za chwilę. Najpierw rodzina. Nie sądzę. Wciąż ci mało. Nie, proszę! Nie! Przekonam go! No przestań! Freya, kurwa! A, no tak, bo ona przecież rzuciła na niego ten czar, że on jest nie ten, ale nic nie czuje i w ogóle. Oła. Ty, ta twoja magia! Nienawidzę cię! Dlaczego w ogóle się w to mieszacie, co? Zejdźcie mi z drogi! Nie. Fuck! Przestańcie, mówię! Rot! Rot chujot! Puść mnie! Chłopcze, lepiej się odwróć. Nie chcesz tego oglądać. Nie dam ci go skrzywdzić. Nie, chłopcze. Dobrze. Stój! O chuj! Atreusie, krwawisz. Oddychaj, oddychaj. O kurwa, jest strasz. To nie moja krew. Jak nie twoja? A to nie miała skołczone zostało! A to co? Dlatego ona nam kazała to zniszczyć! To jest jego słaby punkt! Nie miała! To! Klątwa puściła!
śmiertelny! Wszystko czuję! Możemy go zranić? Oj tak! Chłopcze, przygotuj się do walki. Ona nie pozło... Co jest, kurwa? Nie dopuszczę do tego! Obudziła giganta! Kobuda ma moc! Co się dzieje? Freya chce nas zabić? Nie. Słyszysz wycie wiatru? Przemieszczamy się. Ta strzała! Baldur trafił w jemiołę? Na pasie kołczanu, tak. Jemioła mu zeszkodziła. Według Frey jest zła. Stało się coś więcej. Urok został zdjęty. Można go zabić. Bez dwóch zdań. Pamięć wraca. Najwyższa pora. Oj, to będzie mocne teraz. Jak my przecież zabijemy syna jej, to ona się na nas kurwi. Ona już teraz nie będzie lubić i ona będzie chciała nas zabić. Potem się jeszcze o tym dowie Thor. O Boże. Nie, kobieto! Nic nie wskórasz! Z Grecji. On chce cię zabić! Ja wiem, że Krasasowi się uda, bo wiem, że jest druga część. Nikt nie zdoła! Gdzie on jest? Ja zdołam, chujku. Nie obchodzi mnie, czy mnie zabije! Ochronię go! Nie pozwolę mu zginąć! Syndrom sztokholmski masz. On cię ma w dupie. Tam! Fuck. Przerwiecie walkę! Muszę was! Musisz, to ty możesz siebie. Czuję to! Krzycie, jak jest podekrzykowany. Czuję! Zostaw mojego syna! No ale czuję zimno, powiedział. Chcę mu pomóc. Nie wiem. No kurwa! Jesteś słaba, matko! Teraz cię dopadnę! A, teraz on jest ten. Matko! Ten chłód jest lepszy niż pamiętam! Poczuj moją moc! Co się dzieje? Ale jest podniecony chłodem. Co mi się dzieje? Więc to Baldur na mnie pozwala. Musimy się bronić. No kur... Czekaj, Kratos. Wow, zrobiliśmy to w tym samym momencie. Nigdy! Dobrze, za dobrze się bawię. Kratos, już się takie coś podnosiłeś u gigantów. Strzelaj! Ale się dzieje. Atreusie,
Atreusie! Tu na górze! Wszystko gra! To git. Za to u mnie jest przewybornie! Nigdy nie czułem się tak dobrze! On się teraz jara, bo nie wiem. Nie, teraz topór. Czy was przyniesie mi teraz niesamowitą satysfakcję? Kurwa ty! Kis do kleszcze! Och, jak cudownie. No chuj ci w dupę ten. Niesamowite. Niesamowity to ja jestem. O szwak. Jestem kurwa prawie jak Thor. Teraz sobie przyzywam topór. Tak lubię jakiś jebany błot. On już nie wie, czy najpierw zajebać mnie, czy matkę. Kratos niestety w Piraniu jest bardzo powolny. Atreusie! Trzymaj się z dala od mojego syna! Przecież nie musisz tego robić! Muszę, bo mnie nie da spokoju. Nie przemówisz mu do rozsądku. Tak! Zabijanie bogów, jak ja za tym tęskniłem! Już tak dawno Modiego zabiliśmy, tam Magniego. Czemu w ryj! Dobrze, dobra, to nie było w ryj, ale... Wow! Nie. Co ty pierdzielisz? Wow. Czujesz to, Baldur? To twoja śmierć. Zdechniecie. Chcę wam podziękować. Dokonaliście czegoś, do czego nawet wszechojciec nie był zdolny. Nigdy nie czułem się. Bo twój wszechojciec jest głupi. Ironia losu. Pewnie w drugiej części będzie grał go jakiś chujowy aktor, który będzie wkurwiał. Który potrafi wkurwiać. Co? Co? Gówno! Partajski szał chuju. Kiedy wy w końcu zdejmiecie? Nigdy. Jak on ucieka? Ale kurde, ładnie weszło. Na razie mi się udaje. Nie, nie,
Bo mamy cię w dupie! O kurde, zmienił się na ogień. Musi! Sam wybrał sobie. Nami się nie zaczyna. Ło! Ale dostał. Fuck! Znowu to. Ty, dawno nie widziałem, żeby Kratos tak zrobił. O tak. Przypomina mi się zabicie tatusia. Chodzi o Zeusa, żeby nie było. O nie, weź tiktaki! Wiem! Mam pomysł! Jaki pomysł? Chłopcze? What the fuck? Skąd ty znasz język węża świata? Chłopcze! What the... Co tu się podziało? Jakie to było epickie. Zrób to! Zrób to! Przestań! Proszę! Nie wiem, czy Kratos to zrobi, czy będzie chciał się zmienić. Pokonałeś go. Wystarczy. A, chyba tak, tak będzie lepiej. Nie będziesz nas więcej nęko. I jej też nie tkniesz. Nie potrzebuję obrońców. O! Co? Ty silniejszy od ciebie. Prawda, matko? Nieważne, co zrobię, czy powiem, ty nigdy nie przestaniesz się wtrącać w moje życie! Ja chciałam cię tylko chronić! Chciałam... Popełniałam błędy. Wiem to. Ale jesteś już wolny. Masz to, czego chciałeś. Spróbuj mi wybaczyć. Możemy zacząć od nowa. Nie. Nie. Dlaczego? Nie możemy. Nie znajdziesz u mnie wybaczenia. No, po takim czymś, co zrobiłaś, chcesz wybaczenia? Ale zapłacisz za całe życie, które mi odebrałaś. Ja już zapłaciłam. Zapłaciłam! Jak to pokaz stan nordyckiego konta? Czy jest na zero? Ale jeśli nic innego nie pomoże. Jeśli moja śmierć jest w stanie coś zmienić, nie będę się bronić. No co ty pierdzielisz? Oddasz życie za takiego gówniaka niewychowanego? Wiem o tym. No, chyba na to nie pozwolimy. Halo, Kratos! Ojcie! Kocham cię. Kocham. Pojebana rodzina.
O! Czemu? Czemu się w to mieszasz? Czemu stąd nie odejdziesz? Położę temu kres. Stworzono nas do lepszych rzeczy. O chuj! Jednak go zajebał. Już po nas. Ciebie cierpienie, jakiego... Czemu, przecież ci pomogłem? Nawet nie umiesz sobie wyobrazić. Przeciągnę twoje zwłoki po ziemi wszystkich dziewięciu światów, a twoją duszę rzucę na pożarcie bestią w hel. Przysięgam ci to! Ocalił ci życie! Wszystko mi odebrał! Wszystko! Ale ja polecam bardziej wychodzić z domu, bo ci odjebało. On ci chciał zajebać. Jesteś zwierzęciem. Już odjebało przez tą twoją magię. Niesiesz tylko gniew i okrucieństwo. Nigdy się nie zmienisz. Niczego o mnie nie wiesz. Wiem już za dużo. A on? My nie wie się, że nordyccy bogowie one wiedzą, bo rozjebaliśmy Chłopcze, cały panteon, no. Musiały się rozejść. Posłuchaj mnie. Aha. Pochodzę z krainy zwanej Spartą. Zawarłem z pewnym bogiem pakt za cenę duszy. Zabiłem wielu niegodziwców. I wielu niewinnych. Zabiłem swego ojca. To jego zobaczyłeś w Hel. Niestety, to już taka tradycja u greckich tak asów i bogiem? W ogóle bogów. Tak się to zawsze syn kończy? Zawsze zabija ojca. Synowie zabijają matki i ojców? Nie. Chyba teraz nas nie zabije, nie? Każdy bóg sam wybiera swą ścieżkę. Nieważne, co czynili inni. Moja przeszłość to nie twoje brzemię. Będziemy lepsi. O, no i git. Tylko, że niestety teraz z Freją mamy kosę. Może nam się słabo żyć w tym Midgardzie. Nie wiem, czy znowu nie będzie przenosi. Chyba. Teraz my jesteśmy ci źli. W jej oczach tak, ale ktoś musiał to zakończyć. Musimy ruszać dalej, póki wciąż mam siłę. Do Jotunheimu, co? Końcowa ścieżka. Nie rozumiem. Wiem, że należało ją ocalić. Ale wydawała się podła. To nie tak. Zabiliście jej syna, chłopcze. Syna! Śmierć dziecka nie jest czymś, z czym można się tak łatwo pogodzić. Ale on chciał ją zabić. Wolałaby zginąć, żeby on mógł żyć. Tylko rodzic może to zrozumieć. Więc dałbyś mi się zabić? Jeśli to by cię ocaliło. Tak. Wow. Słuchaj, to nie był łatwy wybór. Dla nikogo, bracie. Ale chyba się zgodzicie, że postąpiliście właściwie. No ja się świat zgadzam. Jest znacznie lepszy, gdy Freja żyje. Po prostu dajcie jej trochę czasu. Zrozumie to. O, nie powiedziałbym. Tyra. Ostatni raz. Nie powiedziałbym, że to zrozumie. Nie wydaje mnie się. Czy Balun coś przez nas stracił? Widać, Odyn mu wmówił, że idąc za wami do Jotunheimu zdobędzie lek. Wierutne kłamstwo. Dlaczego Jemioła zdjęła urok?
Magia Wanów jest potężna, lecz rządzące nią reguły są mgliste. Dla wiedźm na pewno są jasne. O, to naprawdę tragiczna historia. Baldur był największym darem, jaki Odyn dał Freji. Jedyną dobrą pamiątką ich małżeństwa. Chciałam no i teraz Odyn się do nas zemści. Chronić się przed stratą. Ale z takich pobudek nawet dobrzy rodzice podejmują bardzo niemądre decyzje. Ale będzie przesrane w drugiej części. Zabiliśmy Baldura. Nara. Zaczynamy! Nie wierzysz, zobaczymy gigantów. No cóż, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ustaw Jotunheim jako cel podróży i znikamy. Chyba. Mam nadzieję, że się teraz uda. Chłopcze, głowa, przygotuj się. A, tak. Mam go. Miejmy nadzieję, że nam od tego nie wybuchniesz. A, o tym nie pomyślałem. Może powinniśmy to jeszcze przedyskutować. Nie, nic ci nie będzie. Gotów? Jak to boli! Teraz, chłopcze. Wow. Podziałało. Już blisko. No to na co czekamy? Ile jeszcze? Zobaczymy. Zamieńmy słowo, zanim ruszymy dalej. Okej. Słuchaj, gnijąca głowa to ostatnia rzecz potrzebna wam tam na górze. Lepiej zaczekam na was tutaj. To sprawa między tobą i chłopcem. Racja. Ale jeśli ktoś cię znajdzie... Na piękne, mięciutkie cycuszki, Sich. Udało się wam. Wybacz. Musieliśmy tu przyjść. O nie! Nie. Albo co tam, trudno. Pilnujcie głowy do naszego powrotu. Dam radę? Nie, jednak nie. Dobra. Gotów? Chodź. No to chodźmy, zobaczmy, jak ten Jotunheim wygląda. No na pewno jest pusty, bo... Wszyscy giganci są wymarli, tak? Jak dobrze wcześniej słyszałem. Oj. Nie wiem, co oni chcą z nim zrobić, ale mam nadzieję, że go ulepszą. Może by mu ciało zrobili. Fajnie by było. Żebyśmy nie musieli go nosić. Z nami podróżował. Spójrz! Jesteśmy na palcach giganta! Przed nami najwyższy szczyt! O tam! Udało się. W końcu, po tylu godzinach. To prawda. Co ty robisz? A, bandaże ściągnę. Co robisz? Nie mam już nic do ukrycia. No, Szatreus zna całą prawdę, to już nie ma co ukrywać blizn. Możemy iść? Już tak blisko.
chłopcze. Teraz możesz ją ponieść. Ponieś ją. No to idziemy. Ale wielki ten most. Chłopcze? Nie, nic. Myślałem, że będę już słyszał głosy. Ale tu cicho, co? Bez gigantów. Halo, jest tu ktoś? Chyba nie bardzo. Musieli tędy przechodzić, gdy opuścili Midgard, ci, którzy przeżyli. Po co wierzyć bili te twarze? Może to wszyscy giganci, którzy uciekli z Midgardu. Nie było ich zbyt wielu. Odyn i Thor zawsze muszą wszystko zepsuć. No niestety. Skurwibonki. Wszystko psują. Chuje małe. Kim jest ten strażnik? Midgard mógł być krainą wielkiego szczęścia. Wystarczyłoby, gdyby wszyscy współpracowali ze sobą w pokoju. Etunowie, asowie, wanowie, elfy, krasnoludy, a przede wszystkim śmiertelnicy. Był tak piękny, niestety nie wszyscy potrafili go dzielić z innymi bez rozlewu krwi. Na nim niektórych wszystko, co wymyka się spod kontroli, jest dzikie i stanowi zagrożenie. I tak zostaliśmy oszukani, wykorzystani, na koniec wymordowani. Odcięliśmy Odynowi i jego plemieniu dostęp do naszego świata, ale to nie wystarczyło. Mottora tak przebił nasze szeregi w Midgardzie, że znaleźliśmy się na skraju zagłady. Nie mamy wyboru. Musimy uciekać, póki choć garstka z nas pozostała przy życiu. Odyn i Thor najchętniej powyżynaliby wszystkich gigantów. Nie ponieśli żadnej kary za wszystko, czego wobec nich się dopuścili. Czyli może niektórzy uciekli. Mam jakieś kurde pasy czerwone. Co on tu jeszcze napisze? Powrót strażnika. Przewidzieliśmy nasze losy Midgardu. Wiemy, że stanie się niczym drugie Hel. Ani Odyn, ani jego martwi wojownicy nie mogą się dostać do Jotunheimu. Trzeba odciąć wszystkie drogi. Pozostali tylko wąż i strażnik. To w nich pokładamy całą nadzieję. Strażnik powróci, gdy zagłada dosięgnie tego, co niezniszczalne. Póki to nie nastąpi, czekamy na lepszy świat, wolny od strachu, choć chciwości i wojen. Czekamy na wybawienie i sprawiedliwość. Czekamy na naszego obrońcy. Czekamy na wieści o tym, że nastali dobrzy bogowie. Oby ten lepszy świat narodził się jak najszybciej. To o nas? Jakaś przepowiednia? A powinienem. Nikogo tu nie ma. Co się z nimi stało? Czemu mama nas tu przysłała? Każda odpowiedź rodzi kolejne pytania. Chwilę! Wow. Ojcze! Coś się dzieje! O, jest. Monumenty się odkrywają. To matka? Bo ma tom, to ma topór. To twój topór. To mama. Spójrz. Kłóci się z gigantami. Ona znała gigantów? Widocznie znała. To my. Przy pierwszym spotkaniu z Wężem Świata. What? Ale to się działo niedawno. Nasza walka z Baldurem. Ale to przed chwilą się stało. Ale o kurwa, przepowiednia. Dobrze myślałem. Oni wiedzieli o wszystkim, co się wydarzy. Patrz, smok na górze, a tutaj kamieniarz? Te wszystkie malowidła. To jest nasza historia. Nie. To twoja historia. Tak, bo to on dotknął. Odkryło. Co to oznacza? Że nie tylko ja w tej rodzinie miałem sekrety.
No, mamusia też miała coś za uszami. Nie wiedziałeś. Była gigantem. Co? Czy on jest pół gigantem, pół bogiem? Przejebane. Jestem gigantem. Czemu to ukrywała? Nie wiem. Wysłała nas tu, wiedząc, że to znajdziemy. Czemu nie powiedziała nam prawdy? Musiała mieć ważny powód. Baldur nigdy nie chciał odnaleźć mnie. On od początku szukał jej, nie wiedząc, że zamieniła się w proch. Jeśli miała jakiś plan, to jej ufam. Bezgranicznie. Odkryj tą płaszczyznę, chcę zobaczyć, co jest tutaj. Póki co miała rację. Chodź! Jesteśmy już tak blisko. O, Kratos mówi, co tam jest? Tak. Bardzo blisko. Co jest, kurwa? Atreus to zajebie? Jakąś aurą z buzi? Kurde, trzeba mu kupić szczotyczkę elektryczną. Przeżyjemy. Fuck. No może lepiej, że tego nie widział. Może się to nie wydarzy. Patrz. Jest ręka jej. To mamy. Była tu. Przewidziała każdy krok, który zrobiliśmy. Jakby zawsze z nami była. Strzegła nas. Wiodła do domu. Skończmy to. Skończmy. Rozsypmy prochy w końcu. Tyle na to czekaliśmy. Giganci, zabici. O chuj. Ile ich tu jest? Chyba nie wszyscy jednak uciekli. No naszej matce się udało, nie? Wąż świata to wiadomo, ale ten trzeci strażnik, to nie wiem, o kogo chodzi. A, no i jeszcze jest Atreus, półgigant. Ojcze? Nie. Zrobimy to razem. Synu. Powiedział to w końcu. Jesteś pochowana ze swoimi. Żegnaj, Fej. Kocham cię, mamo. Giganci. Naprawdę odeszli. Nic tu po nas. Czyli skoro mama była gigantem, jestem po części gigantem i bogiem. I śmiertelnikiem. No tak. Nie rozumiem tylko jednej rzeczy. Jakiej? To imię na ścianie. Giganci nazywali mnie Loki? Że co, kurwa? Loki. Takie imię chciała ci nadać matka po narodzinach. Mózg mi się zatrzymał. Tak musiała się nazywać dla jej ludu. Ale czemu? Ja? Co? Że... Ale... To pytanie na kiedy indziej.
Wracamy do domu. Jak? O Boże, o nie! Przecież jak to jest Loki, jak Atreus, nasz syn jest Loki, przecież on będzie skurwiały. Znaczy, jeśli się będziemy trzymać mitologii. I ten monument nam mówi, że nas zajebie. Wszystko nabiera sensu. To dlatego chciała się tu znaleźć. Ty, ale? Wśród swoich. Ale czy wiedziała, że to będzie tak wyglądać? Chciała, żebyśmy to zobaczyli? Chciała, byśmy to rozgłosili? Czy zachowali w sekrecie? Nie wiem. Nie. Nie wiem. Co mamy zrobić? Ale no, żebyś sam zdecydował. Ale mnie mózg boli. O. To jest Loki? Ojcze, czemu dobra, dałeś mi na imię Atreus? Wiem, oho, że nie po żadnym bogu. Chciałbym też się dowiedzieć. Nie, po żołnierzu, Spartaninie. O! Wielkim wojowniku? Każdy Spartanin jest wielkim wojownikiem. Szkolimy się od narodzin. Nasze życie to dyscyplina, służba, walka i śmierć. Jest ponure. I my też tacy byliśmy. Ale Atreus ze Sparty różnił się od pozostałych. Uśmiechał się nawet w czarnej godzinie. Był szczęśliwy. Dawał nam nadzieję na to, że choć byliśmy narzędziami wojny, nie straciliśmy człowieczeństwa, dobroci. Kiedy nadszedł jego czas, by w końcu polec w bitwie, jego poświęcenie uratowało niezliczone istnienia i odmieniło losy walki. Zaniosłem go do domu na tarczy i pochowałem zgodnie ze spartańskim obrządkiem. Jego wspomnienie pomagało mi w trudnych chwilach. Wow, opowiedziałeś porządną historię, a Mimir przegapił. No w sumie, racja. Choć tu coś fajnego opowiedział. Ale nadal jestem w szoku, że to jest Loki. To co, on jeszcze nie odkrył tych swoich mocy. Na razie już wiemy, że ten język ma opanowane, te języki. Gadał z gigantem, z wężem świata. Jeśli ale... chcesz, możemy iść do domu. Ale nie widzę jeszcze u niego umiejętności zmieniania się chyba z... Nie wiem, kurde, nie pamiętam, czy... Po to, byśmy komuś pomogli. Pomyśl, co zrobiłby Atreus. No po prostu był zmiennokształty Loki, chyba, tak? Jak dobrze pamiętam. To dziwne imię. Dobrze, że nazwałeś mnie inaczej. No, Loki to jest twój dziwne imię. Takie, że mi popaliło styki w mózgownicy. Gdzie Broki Sindri? O! A tu Mimir leży. Zostawili chłopcy, go. Jak dobrze was widzieć. Chyba mam dość krasnoludów jak na jeden dzień. Co się stało, Mimirze? Wykonali nieprzyzwoicie dużo pomiarów, po czym zaczęli psioczyć na pogodę. Gdzie mamy cię zabrać? O, to może ci ciało zrobię. Co byście powiedzieli na gdziekolwiek, byle nie tutaj? Co, to koniec gry tak po prostu? Kontynuuj odkrywanie świata, oddawaj przysługi krasnoludom, uwalniaj smoki, udaj się do Muspelheimu, znajdź w sklepie nowe przedmioty i zdobądź potężne, które pozwoli ci pokonać legendarne, wypaczone walkirie. No właśnie. Walkirie, miejsca przebywania wszystkich wypaczonych walkirii są widoczne na mapie. No i teraz mi pokazało walkirie. W końcu. Ale czy my chcemy to robić? Nowa gra plus. Nie, a nie ma... Mieliśmy... Coś mówił, żeby wrócić do domu, Atreus, tak? Dobrze mówię? Może jeszcze wróćmy do domu, może coś tam jeszcze będzie. Zanim wrócimy do Midgardu, muszę was ostrzec. Minęło więcej czasu, niż wam się wydaje. A śnieg, który zaczął padać, gdy zginął Baldur, stał się czymś więcej. O proszę. Jednym z omenów. Omenów? Nadejście zimy? Ragnarok. Panować przez całe 3 lata. A po niej nadejdzie Ragnarok. Ragnarok. Po śnieżycy. Tak, będzie śnieg. Więcej śniegu. A następnie koniec świata. Mniej więcej w tej kolejności. Tak się nazywa kolejna druga część. Przepowiednia. Nie, bracie. Przepowiednia nie przewiduje tego przez najbliższe 100 lat. Zmieniłeś się. Przepowiednia nie liczyła na ciebie. Mówię ci, to Fimbul Winter. Czuję to w jajcach. Tym razem będzie srogo. Przestań o tym mówić. Zaczynasz mnie stresować. Prędzej czy później musi spaść śnieg. Nie chodzi tylko o śnieg. Dobrze wiesz.
to kres czasów. Jak śmiesz zmuszać mnie do rzeczowej kłótni? Co jest? O pogodzie rozmawiamy. Ostatnio upał, jakby zemrzał. On chce powiedzieć, że zbliża się Fimbulwinter, chłopcy. Zima, po której nie będzie już nic. Czuję to w klejnotach. Tak, wiem. Słyszeliśmy. Jeśli wracacie do domu, nie zatrzymujcie się, no i nie umierajcie. Spoko, my się przeniesiemy jeszcze szybko. Patrz wyżej. Dobra, przenieśmy się do domu. Mityczna brama, dom. Akurat mamy blisko. Niech to. Wieża pochłonęła kamień jedności, prawda? Chciałem znów polecieć. Nie ma. Tak, jaka wielka szkoda. Do domu. Jeszcze raz. Skąd Odyn wiedział przed nami o naszej podróży do Jotunheimu? Odyn jest niezwykle mądry, chłopcze. Niemal tak mądry, jak mu się wydaje. A do tego zbiera przepowiednie. Gromadzi wszystko, co tylko dotyczy przyszłości. Potem łatwiej mu udawać wszechwidzącego, wszechwiedzącego. Ale jego sekret tkwi w kontroli. Kontroli nad przyszłością, nad własnym losem. Chce władać każdą krainą w każdym świecie, jaki tylko istnieje. I zrobi wszystko, by wyeliminować każdą oznakę sprzeciwu. Nawet jeśli dziś nie stanowisz zagrożenia, może sobie ubzdurać, że kiedyś zaczniesz. Więc rozumiesz, nieważne jak dowiedział się o tym przed wami. Ważne, że się nie mylił. Okej. Ostatnia historia Mimira. I do domciu. Nareszcie w domu. Nie było nas całe wieki. Ale pada, śnieg pada, no. Trochę tu wietrznie, ale lepsze to niż kora przyklejona do klejnotów. Pora odpocząć. Prześpię całą zimę. No bez przesady, nie jesteś niedźwiedziem. By całą zimę przespać. No dobra, ujdzie w tłumie. Kratos, tylko się nie połóż na głowę. Śpi. Nie musisz powtarzać. To jest taki lata później. What? Serio przespaliśmy lata? Co to było? Przesłuch! Co się dzieje? Thor! O chuj! Kim jesteś? O ja pierdolę. Przykro mi, Thor, będę musiał cię zajebać. I twojego tatusia też. O, jaki piękny wstępniaczek do drugiej części. Mam nadzieję, że wam się podobało. Teraźniejszość. No tak, tu już sobie możemy robić. Atreusie, jesteś gotów? Tak, ale miałem dziwny sen. Przepowiednia sen. Kończył. I Thor tu przyszedł po nas. To był tylko sen. Ale strasznie dziwny. Rzeczywisty. Może to... przyszłość? Oj, na pewno. Martwimy się jutro. A dziś mamy coś jeszcze do zrobienia. Mam nadzieję, że wam się podobał ten God of War. Mi się podobał zajebiście, dobrze się bawiłem. Nie chcę mi się tych Valkyrii robić. Już po tym, jak się kończy fabuła, to mi się nic nie chce robić. Zostawiajcie łapki w górę. Lubujcie kanał. Widzimy się w kolejnej części, jak wyjdzie ten Ragnarok. Pa, pa. I w innych seriach na kanale też. Zostawiajcie łapki w górę.